Witamy was bardzo serdecznie, moi drodzy, nasi drodzy. Po krótkiej przerwie przychodzimy znowu do was z vlogiem. Dzisiejszy vlog będzie wyjątkowy, będzie dużo osób, które już znacie, ale zanim do tego przejdziemy, chcemy wam powiedzieć i podzielić się z wami bardzo radosną wiadomością. Otóż Katarzyna skończyła swoją książkę. No ja już ją dawno skończyłam, tylko ona już jest prawie gotowa, już za niedługo będzie się drukować. Także dzisiaj możemy wam w końcu zdradzić, jak będzie wyglądać i jaki będzie jej tytuł. Dokładnie, także poprosimy teraz o werble. Uwaga, uwaga, tada! Tak właśnie będzie wyglądać Katarzyny książka, Katarzyna Gawlas, Wielki Wóz. Zgadza się. Książka będzie dostępna w sprzedaży już za kilka dni w przedsprzedaży. Dla wszystkich tych osób, które się zapisały już na listę, albo które się zapiszą pod tym odcinkiem na listę, będzie można zamówić sobie tą książkę w pierwszej kolejności z autografem Kasi i moim oraz prezentami i takimi upominkami. Więc serdecznie zapraszamy, możecie kliknąć link, który jest pod spodem, albo wejść na stronę podróżowanie.pl i wszystkie te osoby, które się zapiszą na listę, w pierwszej kolejności zostaną poinformowani o tym, że przedsprzedaż ruszyła. To tyle, jeżeli chodzi o książkę. Tak, troszkę więcej powiem wam wkrótce, także dowiecie się, skąd ten tytuł i coś na temat okładki wam także opowiem, bo ta okładka jest również niezwykła i bardzo ważna dla mnie, ale o tym w kolejnym odcinku, ponieważ dzisiaj będzie odcinek specjalny. W dzisiejszym odcinku poznacie historię naszych przyjaciół, których już podejrzewam, że większość z was zna, ponieważ pojawili się u nas na kanale. Poprosiliśmy wszystkie osoby, które wystąpiły, którym zrobiliśmy awantury, o to, żeby nagrali krótkie wideo z sytuacją, jak wygląda u nich sytuacja w związku z pandemią, gdzie są, czy są bezpieczni, czy są w niebezpieczeństwie, ponieważ wiemy, że dwie pary są w Maroku aktualnie i nie mogą z tego Maroka wyjechać. Więc teraz my na chwileczkę znikamy, wrócimy na sam koniec, a was zostawiamy z całą ekipą vanlifersów, którą mieliśmy okazję poznać i dowiecie się, co o nich słychać. Siema! Ostatnim razem witaliśmy was z Portugalii razem z podróżowaniem z naszego awantura. Tym razem już meldujemy się z Maroka. Jak wiecie, najprawdopodobniej nasza podróż do RPA stanęła pod wielkim znakiem zapytania ze względu na panującą na tym świecie pandemię. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, czy wracać do Polski, jednak tam nie mamy ubezpieczenia, czy może lecieć do Kanady, sprzedawać busa, czy po prostu zostać tutaj, gdzie jesteśmy. Opcją najbezpieczniejszą było pozostanie na miejscu i tak właśnie zaparkowaliśmy tutaj na plaży w Tamra. Like you can see, we are set up at the beach for a few weeks now and we didn't get any trouble with the police or anything like that. We didn't even have to pay any gardien fee for just staying here. And we're next to a fisherman place, so we can buy some fish. We have access to bathroom and some water too, so that's quite nice. And I mean, we have to keep busy too, so we found some free wood that some local construction project gave us. And we built a little doghouse for our new puppy Lila that we adopt. Set up a little shower area in the back with a nice rock floor because it's kind of bored and need to make some change around here, build a little table for coffee in the morning, and now we're working on some deck for the roof of the van. I mean, the situation is quite good, I would say, in Morocco compared to what you can see on the news. The only thing we need to have is paper to be able to go to the grocery store. We need to wear a mask at all time if you're walking around, and even if you drive your car with the windows closed, you need to have a mask. You can have a fine if you don't have it, and up to 3 months in prison. So it's quite a bit serious, but I mean, it's the rule they put in place to try to flatten up the curve of this virus going on. But there's lots of stuff in the grocery store and we didn't get any issues, so life is quite good for the situation we've been stuck with. Tak naprawdę nie możemy na nic narzekać, ponieważ codziennie budzimy się z tak pięknym widokiem, jaki widzicie. A co dla nas stoi przed nami w przyszłości, tak naprawdę nie wiemy. Wiemy jedynie to, że musimy zostać przez kolejne 3 miesiące w Afryce, niekoniecznie w Maroku, po to właśnie, żeby załatwić papiery adopcyjne dla naszego nowego członka załogi. Więc jeżeli interesują was nasze przygody, serdecznie zapraszamy do nas na kanał, na YouTubie czy też na Instagramie. Siema! Cześć, jestem Kasia. Razem z Grzesiem mieszkaliśmy w tym pięknym camperwanie. Parę miesięcy temu mogliście nas zobaczyć u Kasi i Łukasza w awanturze naszego domu. Ci z was, którzy znaleźli nas na Facebooku bądź Instagramie, mieszkanie w vanie, zapewne już wiedzą, że wróciliśmy do Polski.
planowaliśmy od początku powrót do Polski na wiosnę, ale nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to w takich okolicznościach. W drodze powrotnej kupiliśmy nowego Fiacika, także będziemy się zabierać za przeróbkę numer 2 i mamy nadzieję, że nasz dotychczasowy dom, z którego się wyprowadziliśmy, znajdzie dobrego właściciela i będzie go tak samo szanował jak my. Na pewno o tym, kiedy już będzie w sprzedaży, poinformujemy. Obecnie zaszyliśmy się na Podkarpaciu, w mojej rodzinnej miejscowości. Tutejsze okolice to ciągle zielona plama na mapie Polski pod względem tego wszystkiego, co się dzieje dookoła na świecie. Więc można tu kompletnie zapomnieć o tej całej sytuacji, się wyluzować. Póki co jesteśmy trochę bardziej w temacie dom i ogród, grządki i sady, ale za niedługo zakasamy rękawy. Bierzemy się za przeróbkę naszego nowego domu i mamy nadzieję, że tą całą pandemię i ten czas zamknięcia w domach wykorzystamy jak najlepiej i będziemy mogli pochwalić się świetnymi efektami. Pozdrawiam. Cześć, tu Laura i Bartosz z Nie na miejscu. Jesteśmy w tej chwili w Maroko. Zobaczcie, jak wygląda nasz ostatni kryzysowy miesiąc. W momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego trafiliśmy do Imsuan. To miejscowość, która słynie z podobno najdłuższych fal w Afryce, więc szybko znaleźliśmy tam grupę europejskich surferów, którzy przygarnęli nas do siebie i stworzyliśmy razem kwarantannową rodzinę. Przez miesiąc wspólnie surfowaliśmy, gotowaliśmy posiłki, graliśmy na instrumentach i spędzaliśmy miło czas. Niestety taki brak odpowiedzialności z naszej strony nie podobał się wszystkim i jeden z mieszkańców postanowił dać upust swoim złym emocjom, zachowując się wobec nas agresywnie i delikatnie mówiąc, zasugerował, żebyśmy opuścili tę miejscowość. Wbrew temu, co zobaczyliście na nagraniu z Imsuan, zdecydowana większość mieszkańców Maroko to super przyjaźni, opiekuńczy ludzie. Dzięki nim poczuliśmy się tutaj bezpiecznie. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że możemy być ich gośćmi w tym trudnym, zarówno dla nich, jak i dla nas czasie. Wraz z kilkoma innymi vanami z Imsuan stworzyliśmy karawanę i po kilku dniach poszukiwań znaleźliśmy perfekcyjne miejsce na rozbicie obozu nad klifem niedaleko miejscowości Tagazut. Myślę, że spędzimy tu przynajmniej kolejny miesiąc, więc mamy polową kuchnię, stację do zmywania, mamy zwierzęta, mamy plastikową kozę i spędzamy razem naprawdę miło czas. Kasia, Łukasz, dziękujemy bardzo, że pozostajecie z nami w kontakcie. Jest nam strasznie miło, super za wami tęsknimy i nie możemy się doczekać, kiedy znów się zobaczymy. Buziaczki, hej! Cześć, dzień dobry. Jesteśmy Foxes in Eden, czyli lisy w Edenie, a dokładnie... Zosia i Kuba. Od 7 miesięcy podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem i w nim też mieszkamy na pełen etat. A teraz od miesiąca jesteśmy w Hiszpanii ponownie. Przyjechaliśmy do Hiszpanii z Portugalii, żeby chwilę popracować na ekogospodarstwie w miejscu, gdzie powstaje ekowioska u Pauliny i Bartka. Żeby podreperować nasz budżet. Nad budżet podróżniczy. No i tak się złożyło, że jak przyjechaliśmy do nich do pracy, umówiliśmy się na 2 tygodnie pracy, mieliśmy później ruszyć dalej w drogę. Dwa z możliwością przedłużenia, tak by to nazwał. Tak, no i możliwość przedłużenia nastąpiła, ponieważ okazało się, że po 2 dniach pobytu u nich została ogłoszona pandemia. Przyjechaliśmy tutaj dokładnie 10 marca. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, co się święci, a za 2 dni było już wiadomo. Tak. No i od ponad miesiąca jesteśmy w Andaluzji. Miejscowość nazywa się Bolaini i tutaj pracujemy przy gospodarstwie, przy ogrodzie. Jesteśmy teraz odpowiedzialni za budowę ogrodu, a za nami tutaj jest takie miejsce rekreacyjne, które też trochę budowaliśmy. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to jesteśmy tutaj wszyscy bezpieczni, ponieważ przez 2 tygodnie bite, jak nie dłużej, początku samego pandemii, siedzieliśmy razem zamknięci właściwie w jednym miejscu, przy jednym budynku. My cały czas spaliśmy w swoim samochodzie, natomiast mieliśmy wtedy możliwość pójścia do łazienki i skorzystania z ciepłej wody, bo nie mamy ciepłej wody w samochodzie póki co. Przeszliśmy tę kwarantannę, nikomu się nic nie działo, nikomu się nic nie stało i teraz jesteśmy bezpieczni w tym samym gronie. Dodatkowo jeszcze oprócz nas tutaj jest jeden kamper, który też odbywał tutaj kwarantannę. Też odbywał kwarantannę i drugi kamper, bo w tym pierwszym kamperze są Polacy, rodzina, Wiktor i Olga i Maurycy.
Natomiast w drugim kamperze jest pani z Danii, która mieszka ze swoimi zwierzakami. Co ważne i istotne, jesteśmy na terenie prywatnym, więc tutaj policja nas nie może dosięgnąć i nie może nas wyrzucić, dlatego też zdecydowaliśmy się zostać taki dłuższy okres czasu. I na ten moment plan jest taki, że dalej zostajemy, dalej pracujemy w tym miejscu. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja na świecie. Czy będzie można jeździć, czy nie będzie można jeździć. Tworzymy małą społeczność, pomagamy sobie wzajemnie, wspólnie pracujemy. No i wspólnie tutaj jakoś staramy się tę całą sytuację w Europie i na świecie przetrwać. Tak, kontakt z naturą mamy i jeszcze do tego doszedł kontakt z naturą poprzez pracę, więc wszystko się zgadza. Zapraszamy do nas na kanał, na którym pokazujemy, jak wygląda taka kwarantanna, jak wygląda nasza praca, jak wygląda to miejsce, w którym się znajdujemy. Dokładnie. Pojawią się też miejsca pod kampery, więc będzie można tutaj odwiedzać Paulinę i Bartka i będzie można sobie tutaj trochę pomieszkać u nich. Zapraszamy. Pozdrawiamy. Foxy Sineden. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Przede wszystkim. Cześć. Daję znać, że jeszcze tydzień sobie siedzimy w Portugalii, a potem będziemy się zbierać do Polski. Więc wykorzystujemy te ostatnie dni w portugalskim słońcu i siedzimy sobie na jakichś takich totalnych, dzikich terenach, gdzie jest super, gdzie jest ładnie, gdzie jest słoneczko, no ale gdzie nie ma internetu, więc dlatego nic nie nagrywam. Właściwie nagrywam, ale nie wrzucam. Jak wrócę do Polski i będę siedział w dwutygodniowej kwarantannie, to wtedy to wszystko pomontuję i powrzucam kilka filmów naraz. No, wszystko dobrze. Pewnie trochę, nie wiem, może by się fryzjer przydał. Tak patrzę, że to jest ten paradoks, że im dłużej zostajemy w domach, tym bardziej wyglądamy na bezdomnych. Także pozdrawiamy. Menelku, pozdrów. Cześć. Jak widzicie, wszyscy nasi przyjaciele są bezpieczni. W różnych częściach Europy się usadowili i czekają, aż ta epidemia minie. Tego, co widzę, to łączy nas jedno. Łączy nas to, że wszyscy mają piękną, słoneczną pogodę. Nawet my, w Polsce. Na koniec chcemy Was jeszcze serdecznie raz zaprosić do zapisania się na przedsprzedaż naszej książki. Tak jak wspominaliśmy, w przedsprzedaży będą niespodzianki. Także warto, link jest pod spodem albo na naszej stronie podróżowanie.pl. To tyle na dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie w sobotę przed ekrany telefonów i komputerów i tabletów i czegokolwiek. Telewizorów. Bo w sobotę będzie wyjątkowy odcinek, w którym dowiecie się bardzo dużo rzeczy, o których nigdy jeszcze nie mówiliśmy. Także zapraszam serdecznie w sobotę na naszego vloga. Trzymajcie się. Bye.